Pan jest redaktorem tej książki, na którą wszyscy czekają, którą będziemy za chwilę z większymi lub mniejszymi wypiekami czytać. Z większymi, zapewniam. Czyli Dziennika Intymnego Gombrowicza, wydawnictwo literackie w swojej zresztą bardzo dobrej kampanii promocyjnej sugeruje, że ta książka zmieni zupełnie interpretację Oblicze tej Gombrowicza. Ziemi. Oblicze tej ziemi to może aż nie, ale interpretację Gombrowicza tak. Czy pani ze swoją znajomością tej książki, nie namawiam na szczegóły, bo chyba tajemnica jeszcze obowiązuje, ale czy rzeczywiście będzie to takie trzęsienie ziemi dla tych, którzy Gombrowicza czytają? Myślę, że będzie. To nawet nie mam wątpliwości. Będzie na pewno. To jest coś, czego nie da się z niczym porównać, bo to są bardzo prywatne, zupełnie nieprzeznaczone do druku, niemyślane przez Gombrowicza jako takie, które mogłyby w ogóle ujrzeć światło dzienne w momencie, kiedy zaczyna to pisać. Są bardzo prywatnymi zapiskami, jakie my może sobie prowadzimy my w kalendarzykach. Jeśli nie są to tylko zapiski w rodzaju o 15 spotykam się na obiad z mamą czy z panem Gieńkiem, żeby omówić sprawę jakiegoś projektu. Gombrowicz jest bardzo systematyczny, to jest niezwykłe, bo pokazuje jakąś ogromną obsesję, a jednocześnie niezwykłą konsekwencję w pewnym sensie konstruowania siebie, także kontrolowania siebie, jakiejś niezwykłej metaświadomości tego, że z jednej strony on żyje i to jest może coś, na co się właśnie wiele osób skarżyło, że był sztuczny w kontaktach, że jakby nie pozwalał podejść do siebie bliżej, to mam wrażenie, że właśnie może z tego wynika, że on ma jakąś taką nadświadomość poza tym, co się dzieje i poza tym, jak wchodzimy w jakieś interakcje międzyludzkie. Oprócz tego, gdzie jesteśmy tu i teraz, on widzi to jakoś nad też. To bardzo widać właśnie w tych zapiskach, w których robi całe takie konstrukcje. Znaczy jest pewna budowa jego zapisków, powtarzalna, konsekwentna od początku do końca życia. I która pokazuje, jak on bardzo wnikliwie się sobie przygląda, bo to jest też podzielone na miesiące, jest podzielone na lata, jest podzielone na miesiące, a oprócz tego, że jest podzielone na miesiące, jest podzielone na pewne sfery życiowe, jak na przykład twórczość, jak na przykład jakieś tam relacje z ludźmi, także erotyka. Potem jeszcze każdy rok ma podsumowanie, że rok był udany, nieudany i potem każda z tych poszczególnych części, które on sobie tam wydzielił jego życia, jest również skomentowana, jak ją on ocenia na ten rok. Są też takie zapętlenia czasami czasowe, w momencie szczególnie, kiedy opuszcza Banco Polaco w 1955 roku, decyduje się, że już przestaje tam pracować, przestanie być wyrobnikiem, liczy na to, że uda mu się utrzymać ze swojej twórczości jakoś tam, jak to lubi mówić, psim swędem, ale jest, bardzo się boi tego, bo traci pewną taką podstawę, ma tam ubezpieczenie, jest objęty służbą zdrowia, są domy wypoczynkowe, z których korzysta, starzeje się przecież, jest cały czas chory, on cały czas ma astmę, mnóstwo innych chorób, które również, zdrowie jest jednym z takich też punktów, które też wymienia i wszystko zapisuje, co tylko go dotyczy, z tak intymnymi szczegółami, że czujemy się czasem może nawet nieswojo. Nawet przypuszczam, że o swoich rodzicach czy bliskich nie wiemy tyle, ile on nam pokazuje z siebie tam, jeśli chodzi o taką fizyczność. Więc jest to oszałamiające pod wieloma względami. Przede wszystkim pod względem jakby w tej takiej sferze skandalicznej. Przede wszystkim dotyczące właśnie zdrowia po części życia erotycznego, to będzie coś, co będzie wałkowane, przypuszczam, w bardzo różny sposób, w różne strony, przez różnych ludzi, przez długi czas. Aczkolwiek nie to uważam, że jest najważniejsze w tym. I tak jak mówiłam, nie da się tego zupełnie do niczego porównać, ponieważ mało kto prowadzi taką wiwisekcję swojego istnienia, bo to jest wiwisekcja istnienia ludzkiego. Na przykładzie Gombrowicza, ale po prostu jest to wiwisekcja jakiegoś istnienia. Jakby jakiś zapis taki, powiedzmy, szpitalny wszystkich wzniesień, upadków i tak dalej. Zapisanych bardzo suchym, takim po prostu, powiedzmy, lekarskim językiem w krótkich notatkach na temat pacjenta. Pacjenta jednego z ludzi, człowieka.
Więc na pewno tak, właśnie z wielu względów. Przede wszystkim z powodu tego skandalu takiego obyczajowego, także z powodu tej totalnie zdartej gęby. To jest pierwszy raz Gombrowicz, który się po prostu pokazuje zupełnie nagi. Dlatego, że to nie było pomyślane jako rzecz do publikacji, aczkolwiek wiemy, że i Rita Gombrowicz to mówi, że zostawił to. Tak. Aczkolwiek spodziewam się, że to będzie miało bardzo, bardzo różne komentarze, ale ta jego świadomość tego istnienia jest porażająca. Jest aż tak ciarki przechodzą czy momentami. Więc na pewno.